No hej, z tej strony i witam was w pierwszym tagu na moim kanale. Więc tym razem Instagram tak. Zostałem nominowany przez Kubę z kanału Root Free Face, tak więc no serdecznie zapraszam na jego kanał, tam wchodźcie, subskrybujcie, oglądajcie filmy, no zapraszam. Z góry chciałbym uprzedzić jakieś głupie komentarze typu słabo, zadajesz sobie pytania od niestworzonych widzów. Instagram tak ma już z góry ustalone pytania, także no nie wymyślam sobie jakichś widzów, po prostu tutaj są już z góry ustalone pytania i po prostu każdy ma takie pytania, Kuba też miał takie pytania, tak więc no takie komentarze są zdecydowanie zbędne. Zaczynamy. Pierwsze pytanie to jaki jest twój nick na Instagramie, więc mój nick to Macicowy, możecie wchodzić, obserwować, patrzeć na mojego Instagrama. No dosyć dużo fajnych fotek, czasami dodaję jak coś nagrywam, jak coś będę wrzucał, więc fajnie, tam mam duży kontakt właśnie z wami, z moimi widzami. Kiedy założyłeś swojego Instagrama? Mojego Instagrama założyłem jakieś 2,5 roku temu, więc no dosyć dużo czasu już go mam. Jakie jest twoje pierwsze zdjęcie na Instagramie? Pierwsze zdjęcie na moim Instagramie jest dodane 127 tygodni temu. Zdjęcie z Airshow 2013. Bardzo lubię to zdjęcie, tam fajnie jest przedstawione serduszko właśnie zrobione z czegoś, co wypluł samolot, nie wiem, pary, dymu, czegokolwiek. Fajnie mam wspomnienia z tym zdjęciem, fajnie spędzony czas i na pewno go nie usunę z mojego Instagrama, bo no cóż, no fajne zdjęcie. Jak często publikujesz zdjęcie na swoim Instagramie? Wyliczyłem to przed chwilą i wychodzi jakoś 2,7 zdjęcia tygodniowo, tak więc fajnie dużo zdjęć macie, żeby sobie właśnie zobaczyć. Wymyśliłem sobie właśnie, że chciałbym dodawać co drugi dzień jakoś zdjęcia. Coraz więcej byłoby tych zdjęć, no i myślę, że ludziom by się podobało to i wzrosłaby aktywność na moim Instagramie. Jakie jest najgorsze zdjęcie na twoim Instagramie? Tak więc najgorszym zdjęciem na moim Instagramie według mnie jest to zdjęcie. Powiem wam, że no nie usunę go, bo ja staram się zachowywać wszystkie wspomnienia, no i szkoda mi tego zdjęcia. A jeżeli chodzi o jakieś zdjęcie, na którym niekorzystnie wyszedłem, to jest to jedno z pierwszych zdjęć na moim Instagramie. Nawet nie zrobione jakoś tak od góry i w ogóle ładnie, tylko od dołu jeszcze na WF-ie, więc wstydziłem się robić zdjęcie, więc to jest tylko takie szybko zdjęcie zrobione jeszcze tą kamerką, tak wiecie, w sensie tylnią i po prostu nie miałem podglądu, więc no wszedłem jak taka beczka. Które ze zdjęć na twoim Instagramie ma najwięcej polubień? Więc najwięcej polubień ma to właśnie zdjęcie, jest to zdjęcie mojego psa. Pozbierało się pod nim 1271 lajków, także no dosyć sporo i wydaje mi się, że to zdjęcie zasłużyło na tyle lajków, ponieważ mój pies fajnie zrobione zdjęcie, akurat wakacje, ciepło było, więc też dużo osób właśnie wtedy siedziało na Instagramie, więc no fajnie, że ma tyle lajków. Chociaż myślałem, że właśnie jakieś zdjęcie z Sasza będzie miało więcej lajków, bo no nie wiem dlaczego, po prostu Sasza jakoś taka bardziej popularna niż mój pies, okazuje się, że na moim Instagramie najbardziej popularny jest mój pies. Dlaczego założyłeś swojego Instagrama? Po prostu jak odkryłem Sasza, to akurat wtedy był szał na Instagrama, właśnie ona dodawała tam dużo zdjęć, no i stwierdziłem, że muszę sobie założyć, żeby ją zaobserwować, lajkować jej zdjęcia, komentować wszystko, także właśnie po to założyłem swojego Instagrama. Jakie typy Instagramów obserwujesz? Ja nie mam jakichś takich typów Instagramów, które obserwuję, po prostu to co mi się podoba, jak ktoś jakieś fajne właśnie zdjęcia dodaje, to obserwuję. No i plus jakieś sławne osoby, typu jacyś youtuberzy, piosenkarze i tak dalej, także spoko. Twój Instagram jest publiczny czy prywatny? Mój Instagram jest publiczny, no bo jak miałbym ustawiać sobie na prywatny Instagram, żeby ktoś wchodził na mojego Instagrama, patrzył zero zdjęć, Instagram jest prywatny i wtedy no raczej nikt by się nie kusił o obserwowanie, bo jak ja wchodzę na jakiegoś Instagrama i widzę, że jest prywatny, to od razu wychodzę, nawet nie obserwuję, bo no nie wiem co na nim jest, tak więc no nie opłaca się obserwować. Jakie jest twoje ulubione zdjęcie, które dodałeś? Ulubionym zdjęciem, które dodałem, jest to zdjęcie, z pierwszego dnia szkoły, moja koleżanka właśnie sobie usiadła, poprosiła zrób mi zdjęcie. Jakoś niechętnie zrobiłem to zdjęcie, bo jeżeli mam robić komuś zdjęcia, no to lustrzanką, czymkolwiek, a nie telefonem, ale okazało się, że jest to jedno z moich ulubionych zdjęć i też niedługo znajdzie się na mojej ścianie, bo miałem je wydrukować, ale jakoś nie wiem, zginęło gdzieś podczas drukowania i tyle. Jaki typ zdjęć dodajesz? Tak naprawdę nie wiem, jakie są typy zdjęć. No większość zdjęć, które widzicie w tle, to są właśnie zdjęcia z mojego Instagrama. Tak więc jak widać tutaj są to jakieś zdjęcia budynków, ale widać też tutaj, wszędzie. Czy dodaję również selfie, więc dodaję tak naprawdę każdego rodzaju zdjęcia i to nie jest jakoś określone. Więc to już by było na tyle w pierwszym tagu na moim kanale. Mam nadzieję, że było fajnie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Łapki w górę są zdecydowanie mile widziane, bo będę wiedział, że chcecie więcej tagów, więcej takich spokojnych filmików, których dowiadujecie się trochę o mnie. Subskrypcje są również mile widziane, ponieważ na tyle, ile jest wejść, no to subskrypcji jest o wiele mniej i no nie podoba mi się to, ponieważ no dużo wejść, dużo łapek w górę, a subskrypcji nadal jest mało, a staram się mgnąć w górę, a nie stać w miejscu. W komentarzach nadal możecie zadawać pytania, ja oczywiście na nie odpowiem.
Chociaż to, że odpowiem, to nie znaczy, że wasz komentarz może znaleźć się właśnie na filmiku. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Wszystkie linki są w opisie do Instagrama, do fanpage'a, jest nick do Snapchata, jest wszystko, tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie i pa 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 pa. Jeszcze szybko, szybko musiałem przybiec do studia, bo jak zwykle podczas montażu zauważyłem, czego nie zrobiłem. A mianowicie nie zrobiłem dosyć ważnej rzeczy, czyli nie nominowałem nikogo do wykonania tego tagu, więc nominuję Grodka z kanału Grodek. Michała z kanału Grodek. Tak więc nominuję cię, Michał, Grodku. Wykonaj to. Tyle. Pa. Taga. Chyba nie ga. Oh.